mobbing! Powiem wprost, nie po to się uczyłem, żeby teraz pracować w smrodzie. Streszaj się pan, co to za protest? Szanowny panie, pan też by wyszedł na ulicę, jakby usłyszał pan najnowszą piosenkę Florence and the Machine. To już jest totalny mainstream. Kiedyś Florence to był off, a teraz mamy po prostu fuck off. Jebać Florence. Dobrze mówi, na prezydenta, albo chociaż ministra kultury. Nikt się nie liczy z naszym zdaniem. Panie, ja nawet ironicznie użyłem MySpace, żeby jej napisać, co jej nowa płyta uczyniła za szkody. Patrz pan, o, tu u Michałowszczaków. Widzi pan te dziury? Tu stała ich sauna fińska w stylu vintage i ekologiczna retro pralnia na orzechy kokosowe. A teraz? Jałowa ziemia. My po prostu chcemy być traktowani tak samo jak warszawscy hipsterzy. I chcemy, żeby nasz hymn zaśpiewała Lana Del Rey. Ostatnio w Vice był zaangażowany artykuł o tym, że bierze się za cover piosenki Rolnik Sam w Dolinie. Zresztą panie, tutaj nie chodzi już o nią, czy nawet o Arcade Fire. My chcemy być traktowani na równi jak te pańska ze stolicy. Już mam dosyć pracy przy przerzucaniu gówna. Chcę założyć startup, chcę pójść na mojej Holenderce. Chcę pójść do planu B. Ale chcę pójść. Ale co to za sztuczka? Gdzie jest ten gość, co śpiewał przed chwilą? Nikogo tu nie było. Nie było też mojego ukochanego latte na sojowym w Starbucksie. A wie pan czemu? Bo tu kurwa nie ma Starbucksa. No dobrze, ale to, że nie ma jakiejś chujowej drogiej kawiarni, to chyba nie powód, żeby blokować drogi na Warszawę. To zajebisty powód. Słodzę kawę tylko ksylitolem albo stewią, a chleb do tej pory kupowałem tylko w Charlotte. Nie mamy tutaj tego u nas. Razem z kolegami zrobiliśmy wspólnie taki placek, Zbawicielka, pod domem sołtysa, ale to nie to samo. Organizujemy tam performance, happeningi, koncerty. Koncerty? Jakich zespołów? Nigdy o nich kurwa nie słyszałem. Chcemy też showroomów. Ostatnio się spasłem jak moja maciora i ledwo wcisnąłem się w moje rurki. To wina Tuska i Kopacz. Chcemy też spotkać Mafaszyn albo Mercedes na mieście. Śmieszne, zwykle ludzie wolą na odwrót. Posłuchaj mnie, jebany śmieszku, oto nasze żądania. Drwalo seksualne cioty won ze stolicy. To jacy mają być teraz mężczyźni? Rolnikoseksualni. Wczoraj rolnik szukał żony, dzisiaj rolnik znajduje ruchanie. I żeby pan nas dobrze zrozumiał, chuj nas obchodzi Izdebski. On już jest dawno passé. Zostawił samego wąsa, co czyni go hipsterem per se. A jak coś jest oczywiste, to jest gównem. Poza tym przestał korzystać z MacBooka, iPada i iPhona, więc niech spierdala. Czyli innymi słowy, blokujecie mainstream, tak? Tak, i z tej okazji wymyśliłem haiku. Buraki pastewne, wierzby płaczące, gdzie moje sojowe latte? Ty jebana kurwo. Ostatnie pytanie, jesteście ofowi? Tak, jesteśmy tak ofowi, że już nie ma rolnika. Od dzisiaj jest rolnikt. Another dick is coming.